Cześć, z tej strony Edyta z bloga Zakręcany Wege Obiad. Dzisiaj mam dla Was kolejny filmik z serii Zamienniki na biału i jajek i chciałabym Wam pokazać, jak szybko zrobić pyszny a la twarożek z tofu. Użyję do tego nowości z firmy Lookwood ekologicznego tofu z czosnkiem niedźwiedzim. Myślę, że będzie bardzo dobre do twarożku. Oczywiście możecie też użyć innych firm tofu. Mocne opakowanie jest. Najpierw, ponieważ lubię sobie ułatwiać pracę, wrzucę do blendera przekrojone na ćwiartki rzodkiewki, 5 sztuk i 1/3 ogórka wężowego. Jeśli możemy, to warto sobie ułatwiać pracę, po co sobie utrudniać. Jeśli chcecie, oczywiście możecie się bawić w siekanie tego, czy tarcie na tarce. Ja wolę taką szybką opcję. W dzisiejszych czasach wszyscy się zawsze spieszą, więc to jest świetne, że możemy sobie ułatwiać. Dodam do tego jedno tofu. Ono ma 200 gram. Oczywiście dodam też trochę soli. Później będę próbować i też do smaku jeszcze doprawiać. Trochę pieprzu. Żeby całość nie była sucha, dodam również roślinnego mleka. Zawsze lepiej dodać później w trakcie mielenia, niż za dużo dać od razu. Trochę soku z cytryny, ponieważ twarożek jest kwaśny. I zacznę. Że taka konsystencja już mi wystarczy. Tylko teraz spróbuję, czy jeszcze dodać trochę soli lub pieprzu. Fajnie smak ma to tofu. Jednak troszkę jeszcze dosolę. I dodam teraz na koniec trochę szczypiorku. Tak delikatnie wymieszam. Tylko tyle, żeby się połączyły ze sobą. Ok, myślę, że tyle wystarczy. Uzyskałam takie dosyć rzadki twarożek z cząstkami rzodkiewek, ogórka i szczypiorku. Możecie oczywiście dodać do tego jeszcze na przykład ogórka kiszonego, to co lubicie. Można sobie taki twarożek zabrać do pracy. Gdzieś w domu na śniadanie, jest ekspresowy do zrobienia, jak widzieliście, i pyszny. Fajnie wyczuwane są drobinki tego tofu, jak w twarożku granulowanym trochę. Czuje się smak czosnku niedźwiedziego. Jeśli go nie lubicie, możecie też użyć normalnego tofu naturalnego. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania kanału i do oglądania następnych filmików. Trzymajcie się, cześć!